Patrzcie! Lecy! Bek, lecy! Bek! Myślę, że to za wcześnie na jakiekolwiek prognozy. Mi się wydaje, że to jest wstępny okres przygotowania obu zespołów i ja bym tutaj nie wyciągał zbyt pochopnych wniosków. Mimo naszej wygranej jednak no, trzeba przyznać, że zespół z Rumi no, pokazał tutaj swoją klasę. Niestety, my akurat żeśmy w obronie zagrali bardzo dobrze. Może Rumi zabrakło troszeczkę konsekwencji, ale ja myślę, że tutaj trener zespołu z Rumi poukłada to. Mi się wydaje, że bardzo dobrze to zrobi waszemu zespołowi, bo to może nim wstrząsie
wstrząśnie, pokaże, że nie tylko w Rumisie gra w piłkę, ale myślę, że tutaj żadnej tragedii nie powinno być. Jestem dumny ze swojego zespołu. Udało nam się kolejny raz wygrać mecz przeciwko zespołowi z Rumi. Mi się wydaje, że jesteśmy na dobrej drodze. U nas też paru nowych zawodników było testowanych. Ci akurat zdali egzamin. Także no, jestem z przebiegu całego spotkania bardzo zadowolony. No mówi trener, że było paru tych piłkarzy testowanych. No ale jednak zagraliśmy te trzy części po 30 minut. Tak więc no, w każdej części grali nowi piłkarze. Ile tak naprawdę tych piłkarzy trener dzisiaj miał do dyspozycji? 30, 40? Bo ich naprawdę się tam... Ja miałem dzisiaj do dyspozycji 22 zawodników. Z tego powiem szczerze, czterech jest na testach u nas. Oni grali w różnych okresach tego meczu. Chciałem sprawdzić ich na paru pozycjach, bo to są zawodnicy uniwersalni. Mnie na dzień dzisiejszy nie stać na sprowadzenie zawodnika, który potrafi grać tylko na jednej pozycji. Ja tutaj przymierzam się do paru wariantów gry i systemów gry. Także no tak jak powiedziałem, no, jestem z nich zadowolony i zdali egzamin. Są te właśnie różne warianty. Udał się awans do tej czwartej ligi. Co dalej? Czy będzie tam taka walka, co się uda, ja czy myślę, może od razu walczymy o awans? Nie, absolutnie nie. Lęborka na dzień dzisiejszy nie stać na organizacyjnie, finansowo na trzecią ligę. My po prostu jeszcze raczkujemy. Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się awansować do tej czwartej ligi. Chcemy się zaaklimatyzować w tej czwartej lidze. Jeżeli ktoś się interesuje tą czwartą ligą, to wie, że to będzie bardzo mocna czwarta liga i tutaj powiedzmy sobie o każdy punkt będzie bardzo ciężko. Ja myślę, że jestem optymistą. Próbujemy tutaj zbudować zespół, który w perspektywie powiedzmy sobie roku, dwóch, może trzech, może pokusić się o walkę w rywalizacji o trzecią. Jeśli chodzi o wynik, zgadza się, tak, przegraliśmy 2-1, ale więcej mi pokazał ten mecz niż mecz z Arką w środę, dlatego że przegrany to ukazuje nasze mankamenty. Zagraliśmy na dwa składy, drugi skład wyraźnie odbiegał od poziomu. Więcej oczekuję od tych chłopców. No ale trudno, no będziemy pracować, będziemy wszystko robić, żeby było lepiej. Nasze mankamenty, czyli no może to jest po niezgranie jeszcze, czy może jakieś tam... Tak. Chłopcy wrócili, to jest 10. dzień po kolei, bez przerwy, trenujemy codziennie, nawet w niedzielę i myślę, że to też wyszło, musiało gdzieś wyjść pod koniec tego okresu, że zmęczenie jakieś się nałożyło, ale jakby to nie jest główną przyczyną. Przegraliśmy, myślę, też piłkarsko, bo Pogoń bardzo ładnie zagrała. No teraz może takie pytanie, które nurtuje kibiców, bo już mamy tych parę transferów, kolejni piłkarze są testowani, czy jeszcze szukamy kolejnych wzmocnień? Czy to już... Powiem tak, 23 zaczyna się liga, druga liga rusza i na pewno jeszcze ktoś się odezwie, jeszcze jest parę telefonów. Może chłopacy podpiszą w tych wyższych ligach, jeżeli nie, no to będę chciał ich ściągnąć do Orkana.